Cześć! Dzisiaj wyjątkowy odcinek z gościem specjalnym. Dzięki współpracy z firmą Panasonic mam dzisiaj przyjemność testować dla Was jeden z ich najnowszych sprzętów, którym jest kuchenka mikrofalowa. W tym odcinku zrobimy kilka testów przy użyciu mikrofali od firmy Panasonic. Sprawdzimy jej różne funkcje, a także zdradzę Wam dwa ciekawe przepisy z użyciem tego sprzętu. Pewnie dla wielu z Was kuchenki mikrofalowe kojarzą się z odgrzewaniem gotowych dań lub przygotowywaniem popcornu. Te czasy już dawno minęły. Kuchenka mikrofalowa firmy Panasonic stanie się Twoim wielofunkcyjnym pomocnikiem kuchennym, który bez problemu radzi sobie z rozmrażaniem, gotowaniem świeżych warzyw, mięs i ryb oraz, uwaga, grillowaniem. Dzisiaj sprawdzimy, czy te wszystkie obietnice producenta są prawdziwe. Uwaga! Na początku chciałam rozwiać plotki dotyczące szkodliwości mikrofalówek. Promieniowanie mikrofalowe używane przez nie jest całkowicie nieszkodliwe, a informacje o tym, że podgrzewanie jest niebezpieczne dla zdrowia, to dawny mit i fałsz. Na początku zrobimy szybki test rozmrażania. Przygotowałam dwie kiełbaski, które wkładam do środka kuchenki mikrofalowej. Włączam tryb automatycznego rozmrażania, który sam wybiera za nas moc i czas przygotowywania produktu. Po 5 minutach sprawdzam i mogę śmiało powiedzieć, że test zaliczony. Kiełbaski są rozmrożone, ale nie podgrzane, na czym właśnie nam zależało. Niech nie zmylą Was jej niewielkie wymiary. Kompaktowa obudowa skrywa wyjątkowo pojemną komorę, która ma aż 24 litry, której z powodzeniem mieści się talerz obrotowy o średnicy niemal 29 cm. Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne, czarną oraz białą. Ogromnym plusem jest to, że kuchenka nie zajmuje zbyt wiele cennego miejsca na blacie roboczym. Idealnie zatem sprawdzi się w małych kuchniach. Teraz spróbujemy upiec ogniste i chrupiące udka z kurczaka. Jestem ciekawa, jak nasz sprzęt poradzi sobie w porównaniu ze standardowym piekarnikiem czy grillem. Wrzucam 3 udka. Dodaję łyżeczkę soli, płatki chili, 2 ząbki czosnku, łyżeczkę świeżej, ostrej papryczki, łyżkę zmielonej słodkiej papryki, 2 łyżki oliwy, łyżkę sosu sojowego, łyżkę majonezu i posiekaną natkę pietruszki. Całość dokładnie mieszam. Funkcja, której jestem najbardziej ciekawa, to funkcja łączona grill z mikrofalą, która według opisu producenta znacznie przyspiesza nasze gotowanie, a grill tworzy tak zwany efekt chrupiącej skórki. Udka wykładam na ruszt, który znajdziemy w zestawie z kuchenką mikrofalową. Sprzęt Panasonic oferuje aż 11 automatycznych programów pracy, eliminując konieczność dobierania ustawień do różnych potraw. Kuchenka samodzielnie dostosowuje się do potrzeb gotowania. Wkładam do środka i ustawiam funkcję łączoną grill plus mikrofala. Włączam 30 minut i daję start. Po około 20 minutach zatrzymuję czas i przekładam nasze udka na drugą stronę. Widzimy, że fajnie nam się już zarumieniły. Wkładam je ponownie do urządzenia na 10 minut. W tym urządzeniu udało się zmieścić mikrofale o mocy 900 W oraz grill kwarcowy o mocy 1000 W. Kuchenka mikrofalowa Panasonic wyposażona jest w elegancki wyświetlacz LED o doskonałym podświetleniu. Panel dotykowy zawiera czytelne ikony i piktogramy. Drzwiczki urządzenia mają matowe wykończenie, ułatwiające utrzymanie ich w czystości. Udka mamy już gotowe. Od razu widzimy, że uzyskaliśmy efekt chrupiącej skórki, a samo mięso w środku jest soczyste i gotowe do jedzenia. Polecam ten przepis. Bez wątpienia żadne inne urządzenie w kuchni nie jest w stanie tak szybko przyrządzić tego dania. Tak jak wszyscy wiemy, mikrofala sprawdza się do przygotowywania szybkich przekąsek. Teraz pokażę Ci moją ulubioną, która świetnie nadaje się na domowe imprezy, jak i wieczór przed telewizorem. Do naczynia wrzucam chipsy tortilla, polewam gotową salsą do nachosów, wykładam plasterki salami, posypuję serem mozzarella, układam papryczki jalapeno i posypuję odrobiną natki pietruszki. Wygląda świetnie. Wrzucam na 2 minuty i podgrzewam.
Kocham tę prostą przekąskę. Koniecznie wypróbujcie. Zadajemy sobie pytanie, czy kuchenka mikrofalowa jest energooszczędna? Jak wypada ona w porównaniu do piekarnika czy indukcji? Według badań mikrofala prezentuje się stosunkowo korzystnie pod względem zużycia energii elektrycznej. Przy codziennym użytkowaniu roczne zużycie kuchenki mikrofalowej wynosi około 51 kWh. Teraz przyznajcie się, kto nieraz z braku czasu sięga po gotową pizzę mrożoną? Ja do tej pory piekłam ją w standardowym piekarniku, lecz zdecydowanym minusem jest bardzo długi czas nagrzewania. Ruszt z pizzą wkładam do środka i ustawiam funkcję mikrofala plus grill. Włączam na 10 minut. Sprawdźmy, jak poradzi sobie mikrofalówka Panasonic. Powiem Wam szczerze, że jestem miło zaskoczona. Brzegi naszej pizzy fajnie się przypiekły, są chrupiące, a środek soczysty. A to wszystko zajęło nam tylko 10 minut. Tak jak widzicie, kuchenka mikrofalowa firmy Panasonic świetnie sprawdza się dla osób, którym zależy na czasie. Przygotowanie wielu posiłków staje się dużo szybsze i prostsze. Szczerze polecam Wam ten sprzęt.